Piekło to miejsce, do którego raczej nikt nie chciałby trafić, natomiast dla twórców gier jest to bardzo ciekawy temat, który często jest używany w różnych produkcjach. W tym filmie przygotowałem 10 najlepszych tytułów zabierających nas do miejsca zamieszkania różnego plugastwa. Wyłączcie więc ogrzewanie i zapnijcie pasy na tą wycieczkę do piekła i z powrotem. The beast has turned me back. Listę otwiera Agony. To z pewnością bardzo krwawy oraz szokujący tytuł z piekła rodem. Ten horror pełen jest obscenicznego kontentu, przez co jest dedykowany jedynie dla dorosłych graczy. Nie sprzedał się zbyt dobrze, ponieważ większość sklepów nie może sobie pozwolić na aż tak hardkorowy asortyment. Deweloperzy zdecydowali się na ocenzurowanie mocniejszych scen tuż przed premierą gry. Obiecali oni jednak posiadaczom PC wydanie aktualizacji, która pozwoli zobaczyć wszystko. Koniec końców obiecany patch nigdy nie zobaczył światła dziennego, więc nie wiadomo, jak chore rzeczy przygotowali dla nas autorzy tej niesławnej gry. Saints Row Get Out of Hell to samodzielny dodatek zajmujący 9. pozycję na tej liście. Przedstawia historię dwóch członków gangu, którzy wybrali się do piekła, by uratować swojego mafijnego szefa. Ta wizja piekła jest niedorzeczna, ponieważ przedstawia demony jeżdżące samochodami, jakby byli ludźmi. W posiadanie bandziorów wpada wiele dziwacznych pukawek, jak na przykład krzesło strzelające rakietami. Jakby było mało, to w tle często przygrywają musicale z Broadwaya. I kto by pomyślał, że te powszechnie znane utwory muzyczne spotka los gorszy od śmierci. Kolejną grą jest Dante Inferno, mocno wzorowane na wcześniejszych wersjach God of War'a, co nie znaczy, że była to marna podróba. Historia jest luźno oparta na komedii Dante Alighieri, gdzie trzeba przedostać się przez 9 piekielnych kręgów, by uratować ukochaną Beatrycę. Wszystkie lokacje prezentują się złowieszczo, a każdy z kręgów reprezentuje jeden z grzechów. Z pewnością nie pogardziłbym choćby remasterem tego slashera. Niestety nawet nie da się tej gry odpalić na współczesnym sprzęcie, więc jedyne co nam pozostaje to ściągnięcie ze strychu starej konsoli. I miejsce 7, a na nim Shadow of the Damned, wrzucający gracza do najdziwniejszej wersji piekła, jaką widziałem. Tutaj również należy uratować ukochaną kobietę z rąk miejscowego zarządcy, a w zadaniu tym ma pomóc mówiący pistolet o nazwie Big Booner. Ta szalona produkcja jest efektem współpracy japońskich deweloperów Studia 51 i Shinjiego Mikamiego. Niestety ten udany tytuł nie odniósł komercyjnego sukcesu i jest mi z tego powodu przykro, bo bardzo mi się spodobała przygoda Garcia i Hotspura. Daj temu klasykowi szansę, ale tylko jeśli bawią cię głupie żarty oraz naładowane akcją gry. Na miejscu 6 znalazł się Doom z 2016 roku, który cały kręci się wokół piekła, tak samo jak pierwsza część serii. Fabuła rzuca gracza w placówkę naukową na Marsie, która została najechana przez demony po tym, jak jeden z naukowców otworzył portal sami wiecie gdzie. Zadaniem gracza było powstrzymanie piekielnej inwazji oraz zamknięcie portala. Gameplay był kozacki, masa demonów, duże spluwy i bardzo szybkie mechaniki poruszania się. To jedna z najlepszych wycieczek do piekła, w której strzelanie przynosiło wiele frajdy. Później wyszedł Doom Eternal, który sprowadził piekło na ziemię. Kolejną grą jest Painkiller, który jest hardkorowym shooterem z pierwszej osoby, zabierający głównego bohatera do piekła oraz do czyśćca. Trzeba wystrzelać sobie drogę do nieba po tym, jak nasz hero razem ze swoją małżonką zginął w wypadku samochodowym. Jak się pewnie domyślacie, trzeba unicestwić naprawdę sporo demonów, a ostatecznie nawet samego Lucyfera.
Design lokacji nie pozostawia wątpliwości co do miejsca, w którym jesteśmy, a modele pukawek są bardzo oryginalne. Walki z bossami są intensywne, ponieważ są oni bardzo jebutni. Painkiller to była gra, która była przedstawicielem ery shooterów, w której liczyło się tylko strzelanie. Na czwartym miejscu The Darkness 2, w którym dosłownie trzeba przejść przez piekło, by uratować zmarłą dziewczynę o imieniu Jenny. Bohater gry nie jest świętoszkiem i należy do półświatka przestępczego, a przy okazji jest opętany przez moce nieczyste, dzięki czemu ma supermoce. Jednakże tytułowa ciemność ma swoje własne potrzeby, więc trzeba uważać. Supermoce mają swoją cenę i należy uważać, by nie pochłonęły naszej postaci, co jest motywem przewodnim tej gry. Obie części serii były ponadprzeciętne i bardzo mi się spodobały, więc gdzie do cholery jest The Darkness 3? Trzecie miejsce na podium zajmuje pierwsza część przygód Kratosa w świecie mitologii nordyckiej, gdzie Łysol w sandałach trafia do Helheimu. Do tego wikińskiego odpowiednika piekła trafiają ci, którzy zmarli z powodu jakiejś choroby bądź ze starości. Wikingowie wierzyli, że jedyną słuszną śmiercią jest ta poniesiona w walce, więc bez względu na dobre i złe uczynki, ginąc inaczej niż od miecza, każdy był skazany na wieczne potępienie. It is dishonorable to grow old. Well, never too late to go out fighting, I suppose. W tym miejscu wieje przez cały czas wiatr, znany również jako wiatr piekielny. To bardzo fajny pomysł, by stworzyć wersję piekła tak, by była wierna norweskim mitom. I w końcu numer 2, a na nim Devil May Cry 3. Cała seria inspirowana jest również boską komedią, gdzie główny bohater ma na imię Dante. Spotyka się również wielu wrogów noszących imiona siedmiu głównych grzechów. Ta wersja piekła została nazwana i przedstawiona jako świat demonów, który przepełniony jest różnym plugastwem, a zadaniem gracza jest pokonanie wszystkich w jak najbardziej efektowny sposób. Piąta część serii była również bardzo dobra, gdzie fabułę przechodziło się aż trzema grywalnymi postaciami. Nero miał nawet własną agencję zwalczającą demony, mającą swoją siedzibę we furgonetce. To zwariowany slasher, w który polecam sobie zagrać. Numerem 1 w tym rankingu jest trzecia część Diablo. Diablo to słowo z hiszpańskiego oznaczające diabła, więc nic dziwnego, że w tej legendarnej serii odwiedza się piekło regularnie. Gra wrzuca gracza w różne dziwne miejsca, ale to piekło jest najtrudniejsze, gdzie trzeba się zmierzyć z najmocniejszymi grupami paszczurów, na których czele stoi tytułowy Diablo. Studio Blizzard potrafi robić dobre gry, w których voice acting zawsze stoi na najwyższym poziomie, a wisienką na torcie jest muzyka. Fani z całego świata klikają we wszystko, aż padnie trupem bądź wybuchnie od ponad 20 lat i każda część serii to pamiętny kamień milowy w branży gier. Daj znać w komentarzu, jaka wersja piekła dla Ciebie jest najlepsza i do jakiej chętnie byś się wrócił. Kanał You Evil w pełni jest poświęcony growym horrorom, więc jeśli lubisz grać i się bać, to zostaw suba, żeby być na bieżąco. Z mojej strony to wszystko i do usłyszenia. Hej!